Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię dwie partie w dzisiejszym odcinku z turnieju Rumunii. Zanim to szybko jeszcze powiem bardzo ogólnie, że 3 czerwca w sobotę o godzinie 17 nastąpi spotkanie szachusiów na żywo w Olsztynie. Wszystkie szczegóły podepnę później w komentarzu. Jeszcze nie przygotowałem komunikatu, ale on już niebawem będzie. Śledźcie proszę Facebooka, tam też będzie ten komunikat. Powiem tylko krótko, że jest 50 miejsc grających, a mam już połowę miejsc zarezerwowanych, dlatego że są już osoby z poprzedniego roku zadeklarowane, więc zapraszam serdecznie. Jest to spotkanie dla osób 18+. Oczywiście osoby towarzyszące nie muszą się deklarować, że przyjadą. Zapraszam serdecznie wszystkich, ale grających w turnieju będzie w sumie 50 osób maksymalnie. Zapraszam do analizy. Dinklirenn kontra Jan Krzysztof Duda. Powiem wprost, tutaj partia była bez większej historii i przedstawię ją niezwykle błyskawicznie. Po prostu pokażę tylko pierwsze ruchy, jakie tutaj występowały. Może nie pierwsze, w zasadzie pokażę całą partię. A3 bardzo takie posunięcie raportowe. Dinklirenn na pewno tutaj jakieś ciekawostki wymyślał po takich posunięciach. Janek gra bardzo zdrowo, tutaj panowie grają proste szachy. Nie komentuję za bardzo tych ruchów, tylko chciałem wam przedstawić, że panowie tu się powymieniali tak naprawdę i ta sytuacja już jest bardzo remisowa i tak tym wynikiem się ta partia skończyła. Nie będę za dużo mówił, widzicie, błyskawiczna, to nawet nie jest analiza. Po wszystkich wymianach Dink stanął gońcem, zagrał F4 i tu się panowie zgodzili za moment na remis, więc tak naprawdę remis z czarnymi tutaj dla Janka jest na pewno dobrym wynikiem z Dinklirennem. Połówka zawsze jest i punkty w tabelce są. Bardziej nas będzie prawdopodobnie interesowała druga partia. Fabiano Caruana, Jan Niepomniaszczi. No właśnie, moi drodzy, ta partia to był majstersztyk. Już zapraszam do analizy. Otóż Caruana rozpoczął ruchem D4. Tutaj się skupimy troszeczkę bardziej na tej pozycji. Skoczek F3, skoczek F6, skoczek F3, D5, C4, E6, skoczek C3, C5. Ja mam wrażenie, że Dinklirenn oraz Niepomniaszczi po swoim ostatnim meczu są niezwykle zmęczeni tym meczem, a mimo to obydwaj grają w tym samym turnieju w Rumunii. Jest posunięcie E3, oczywiście pozycja jest bardzo symetryczna. Tutaj jest bicie na D5, pionek odbija, normalna rzecz, i goniec na B5. Ten goniec gra sobie oczywiście bardzo aktywnie. Jego celem oczywiście nie jest zbicie skoczka, tylko postraszenie. Oczywiście w pewnym momencie, jak nadarzy się okazja, można spróbować to zrobić. Nastąpiło bicie, tutaj odbił skoczek i już widzimy teraz dobre działanie gońca ze skoczkiem. A to jest cały czas normalna pozycja. Goniec D7, roszada, goniec D6. Skoczek wrócił na F3. To też jest dobre posunięcie ze strony Caruany, to zawsze pilnuje tutaj, chcemy spróbować uderzyć przy okazji teraz pionka D5, goniec E6 jest obrona, no i teraz trzeba rozwiązać problem, żeby wyprowadzić wszystkie figury. Ja powiem szczerze tak, szalenie uwielbiam strategię w szachach, uważam, że jeżeli ktoś opanuje ten element, znaczy nie wiem, czy da się go w ogóle opanować tak w 100%, to jest bardzo trudno stwierdzić, ale wiecie, na takim poziomie, że będziemy rozumieć te szachy, to będziemy fantastycznymi szachistami. Jak do tego potem dołączymy taktykę, która jest względnie prosta do nauki, będziemy genialnymi szachistami, moi drodzy. Tutaj ta partia jest bardzo techniczna i strategiczna. Oczywiście ruch B3. Przede wszystkim trzeba tutaj wstawić gońca aktywnie. Znaczy wyprowadzić go, mówiąc wprost. Skoczek E5, nastąpiła wymiana, goniec B2, gra Caruana. I teraz, jeżeli by nastąpiło na przykład D4 z próbą wymiany, no to zawsze jest też skoczek na E2, więc tutaj czarne miałyby problemy, więc D4 jest niemożliwe. Pamiętajmy, strategicznie fajnie ogarniać szachy. Uczmy się strategii, one, ja wiem, każdy lubi grać, sorry, to za mały wywód, ale każdy lubi grać agresywnie, no może nie każdy, ale generalnie szachy są teraz agresywne, takie, jakby to powiedzieć, dużo się dzieje, jest dużo taktyki, wszyscy to kochamy, oglądać przede wszystkim, ale grać w szachy w sposób techniczny, nudny, w cudzysłowie nudny,
To jest wielka sztuka i uważam, że to jest bardzo ważne. Ja na przykład się strategią jaram. Uwielbiam pozycyjne szachy. Wieża C8, wieża C1, jest roszada, jest F4. Tu rzecz jasna, wybicie gońca za skoczka jest niekorzystne czarnymi, bo białe zyskają przewagę gońców, co będzie taką fajną mikroprzewagą, powiedzmy, na szachownicy. Jest goniec C7, skoczek E2. Dlaczego skoczek E2? I to są właśnie manewry strategiczne. Bardzo ciekawa sprawa, dlatego że ten skoczek ma piękną placówkę na D4, ale mało tego, goniec zagrywa na B6 i nie skoczek zagrywa na D4, tylko lepsze jest posunięcie. Goniec D4 to jest bardzo ważna kwestia. Chociażby można stwierdzić, dlatego że pionki stoją na czarnych polach, więc bardzo chętnie wymienimy czarnopolowego gońca białych. Bardzo fajna rzecz. Jest wymiana i tu rzecz jasna tylko skoczkiem. Jak zbijemy pionkiem, to kiepsko będzie, bo ten pionek F4, co on da? Poza tym zrobimy sobie kolejnego, znaczy zrobimy sobie izolowanego pionka. Jak zbija skoczek, blokujemy tego pionka. Ta figura stoi tu bardzo aktywnie, chociażby dlatego warto troszkę liznąć strategii. Hetman A5 ze strony czarnych. Hetman E2 obronić trzeba na A2. Wieża E8, to oczywiście jakieś rentgeny powstają. Karłana się nie boi, to znaczy nie boi, no po prostu liczy i tyle, liczy, że nic mu nie grozi, i tak też jest. Gra spokojne sobie, posunięcie H3. Jak wiele partii, moi drodzy, widziałem, analizowałem w swoim życiu, gdzie jak była gra strategiczna, o w ogóle polecam Botwinnika między innymi, o cudo, jeśli chodzi o pozycyjne szachy, to H3 jest posunięciem takim częstym w strategii. To raz, że daje lufcik, dwa, że broni tutaj przed gwiazdami, no i trzy, jest to taki ruch trochę wyczekujący, bo w strategii bardzo trudno wykonywać posunięcia, które progresują. Jest H3, okej. Goniec D7, nastąpiła wymiana wież. Nie są to jakieś wybitne, trudne teraz posunięcia. Hetman B2, karłana oczywiście walczy o wolną linię. Hetman C5, A4 ze strony białych, to też ma sens, to jest ograniczanie troszeczkę pól w obozie przeciwnika, ale to jest też ruch taki troszkę wyczekujący zapewne. Jest posunięcie A5, mądre podejście Nepo. Nepo też gra dobrze te pozycje, żeby była jasność, tylko że czarne nie są w stanie tutaj jakoś specjalnie ugryźć. Jak białe zrobią błąd, no to wiadomo, czarne wygrają i odwrotnie, ale generalnie grając tutaj dobrze z jednej i z drugiej strony, powinno to się skończyć remisem. Hetman D2 zagrały białe, B6 wzmocnienie, wieża B1, hetman A3, król H2 się ładnie schował, dlaczego nie? Mamy na to czas. H6 ze strony czarnych, wieża B2. No i tutaj chodzi o to, że białe chcą wejść po prostu wieżą na wolną linię i zdążyły to zrobić, powalczyć. Wieża C5, sprytnie. No wybić za bardzo nie chcemy, bo się wyprostują pionki, będzie nieprzyjemnie. Skoczek wrócił na F3. I też jest reakcja czarnych w tym momencie. Zawsze skoczek może spróbować tędy, zawsze może wrócić i z powrotem. No, manewry, manewry, manewry. Zostało wybite. Goniec wybił. Hetman C5. Goniec wrócił. Czyli cały czas troszeczkę poprawiamy te pozycje. Cały czas w strategicznej partii trzeba uważać na kontrę przeciwnika, próbować zapobiegać jego posunięciom, chociażby na przykład teraz B5 raczej nie jest możliwe, bo trzeba bardzo uważać na bicie na A5. Może bicie na E3 działa, ale to też, no mówię, to trzeba dobrze przeliczyć. Tutaj król F8 zagrały czarne, skoczek wskoczył do centrum, król wrócił i to jest już sygnał, że czarne będą chciały stać w miejscu i z pocałowaniem ręki przyjmą remis i podadzą rękę. No tak to wygląda. Często to tak właśnie jest. Król wrócił na G1, król F8, zauważmy. Król F2, czyli białe starają się robić progres, bo król idzie do centrum. Król E7, karłana hetman B2, król F8 wrócił, czyli tutaj powiedzmy jak dalej progresować. Otóż karłana próbuje, zobaczcie, jest skoczek, który dobrze pilnuje, może hetman D4, może hetman E5. Już królem na E7 nie jest tak łatwo zagrać, bo wejdziemy na przykład z szachem, trzeba to policzyć. Skoczek dał szacha, no i to jest właśnie ten moment, gdzie trzeba zbić tego skoczka. Jednakże izolowany pionek jest, już nie jest izolowanym pionkiem, ale jest skoczek D4. I ogólnie mówiąc, tego typu sytuacje są tak
minimalnie lepsze białymi, moi drodzy, minimalnie, bo chodzi o to, że czarne nie są w stanie za bardzo tu nic zrobić, a taki skoczek, nietykalny skoczek może być wielkim atutem, ale uwaga, ta pozycja jest również remisowa, no jest bardzo, bardzo równa. Żeby to wygrać białymi, no trzeba niezwykle potężnej techniki, ale to też może nie wystarczyć. Goniec na C6, hetman E2, hetman C3, hetman A6, no i tutaj się zaczyna już próba progresu, choć dalej jest równa, ale uwaga, w takich pozycjach zawsze trzeba bardziej uważać czarnymi niż białymi, bo białe próbują wygrywać. Oczywiście białe też muszą uważać, żeby nie było jakiegoś wiecznego szacha czy jakieś kontry, ale to czarne muszą uważać, żeby nie przegrać. No hetman A6 dobrze działa, tutaj jest wszystko zbronione, nastąpił szach, skoczek wrócił i hetman B4 wszystko broni. Hetman daje szacha, goniec musi się zasłonić, trochę się tu zaczyna dziać i hetman wraca na C2 z opcją nacisku na pionka. Może za chwilę taki ruch i trzeba będzie coś z pionkiem E4 zrobić. Goniec D7, skoczek D4 i uwaga moi drodzy, F5. To posunięcie nie jest najlepsze, choć wydaje się świetne, no bo bronimy przecież pionka, prawda? Jak ktoś ma zawrotną technikę, a Caruana jest niezłym technikiem również, no poziom prawie 2800, no kiedyś miał 2800 grubo, bodajże 40 nawet, to no wiecie, za darmo rankingu takiego nie dają. I posunięcie F5 jest słabe. Co należało grać czarnymi? Przede wszystkim troszeczkę odejść królem. To bardzo trudne zadanie, bo to jest oddanie pionka i bardzo ciężko oddać pionka, ale właśnie jeżeli tego pionka by czarne oddały, po gońcu E6 z atakiem hetman by musiał wrócić, to goniec staje na D5 i po E4 na przykład goniec B7. I chodzi tutaj o to, że czarnymi oddaliśmy pionka, ale goniec stał się bardziej aktywny i wbrew pozorom ta pozycja może być łatwiej, można ją bardziej łatwiej zremisować niż to, co w partii się za chwilę będzie działo. Mimo, że pionek jest mniej po stronie czarnych. Właśnie, no to jest niezwykle trudna decyzja po stronie czarnych. Ja się nie dziwię, że Nepo też zagrał po prostu F5. Tutaj hetman na C7. Caruana zaczyna tutaj pięknie, technicznie grać. Szach na D2, skoczek wrócił. Goniec E6 z atakiem na pionka. I jest wzięcie pionka na B6 z obroną, więc już się zaczynają problemy czarnymi. Król F7. Hetman D4, bardzo sprytnie, no bo jak wymiana, no to skoczek wybija i białe bez problemu wygrywają. Hetman na A2, no i tutaj widzimy, tu jest cały czas związanie, trzeba odpowiednio zagrać. Jest szach, król G8, kolejny szach, bardzo ważne posunięcie, król wraca i bicie, bo chodzi o to, że jak teraz zbije goniec, to zawsze mamy bicie na F5, nieszczęsny pionek F5. I król H8, właśnie, jeżeli tutaj na przykład będzie bicie hetmanem, to jest skoczek na D4 i po szachu król ucieka i są problemy. Zobaczcie, po goniec D7, tu niby czarne odzyskują pionka, ale można zbić na F5 i wygrać partię bez problemu białymi, bez żadnego problemu. Dlatego ten pionek F5 był takim tutaj złym posunięciem po prostu. Król H8 zostało zagrane. Kolejny szach. Zauważmy, że białe zdobyły te dwa pionki, zrobiły potężny progres. Jest król H7. Hetman wrócił, no to jest też sprawdzanie oczywiście przeciwnika i B4, oczywiście trzeba dobrze policzyć. Tutaj mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji już jest koniec białymi, ale nie, bo jest szach. To jest bardzo ważne, żeby takie szachy mieć w zanadrzu. Król na H7 i hetman wrócił. Jest obrona, jest obrona. Oczywiście jak będzie tutaj wybicie, to hetman wybija. Jeden pionek wystarczy w hetmanówce, żeby zrealizować przewagę. Goniec B3. Hetman wrócił. Zobaczcie, znowu jest atak na nieszczęsnego pionka F5 z szachem. Więc goniec wrócił na E6. Hetman B5. No i teraz zobaczcie, co się dzieje. Nie można tutaj, bo znowu bicie na F5 z szachem i hetman zawsze wróci i obroni skoczka. To jest nieprawdopodobne. Dobre po prostu liczenie. Król H8, hetman C5, jest G6 ze strony czarnych. Król E1, król G8, hetman D6 na gońca, król F7, jest hetman D2. No i tutaj hetman zbił jednego pionka. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zawsze wszystkich pionków obronić. Jeden więcej to jest ogromny sukces. No i skoczek w końcu zagrał na D4, król się uwolnił z tego związania. Wielka technika i strategia Caruany. Jest goniec C4, król F2,
H5 król G3. Król się kapitalnie schował. Jak warto analizować partie klasyczne, moi drodzy. Partie klasyczne to nic innego jak partie starych mistrzów, takich już nieżyjących, mistrzów świata, ale nie tylko. Jest hetman A3, B5 ze strony białych, hetman D3, hetman C1 i uwaga, goniec zbił pionka. Okazuje się, że w pionkach się wyrównało, ale to niestety już jest ruch przegrywający, bo jest hetman C7, król F8, hetman C5, koniec partii, poddały się czarne. Dlaczego? Bo król ucieka i skoczkiem zbijamy tutaj i jest obrona na E3. Moi drodzy, niesamowita technika. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, wiem, niektórzy mogą pomyśleć, co on wygaduje, nudna partia. Wierzcie mi, jak ktoś serio myśli o szachach w miarę poważnie i się jara nimi, to takie rzeczy powinny być fascynujące. Tylko wtedy można progresować, uważam, jeżeli technika, strategia będzie opanowywana i coraz lepiej rozumiana przez szachistów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Przypominam o szachowo.pl. Macie 10% zniżki w tym sklepie. Dzięki bardzo, pozdrawiam, cześć.